Cześć! Dzisiaj porozmawiamy na temat przyrządów celowniczych do broni krótkiej, czyli do pistoletów i tego, jak je dobrać pod kątem własnych preferencji tego, czego oczekujecie strzelając z pistoletu, żeby nie wydać niepotrzebnie pieniędzy nie wyrzucić ich w błoto. E, uwierzcie mi, wiele rozwiązań się po prostu nie sprawdza. E, wiele rozwiązań jest takich, że nadają się tylko do jednej określonej rzeczy, zupełnie nie do innej. I jest też wiele reklam, trików, które próbują was namówić na konkretny produkt, który tak naprawdę nie ma realnego zastosowania. Ok, zaczynamy. Na początek klasyka. Czyli przyrządy mechaniczne z układem trzech białych kropek. Tak? Mamy jedną kropkę, jedną kropkę na muszce, dwie kropki na szczerbinie. Metalowe przyrządy celownicze. W wypadku Berety 92 FS akurat nie mamy możliwości wymiany muszki, jest ona częścią zamka. Już na dzisiejsze realia dość nietypowe rozwiązanie. Kiedyś niektóre konstrukcje strzeleckie były budowane właśnie w ten sposób. Jeżeli będziecie chcieli wymienić szczerbinę w swojej 92 FS i nie bardzo wiecie na jaką, to bardzo fajną szczerbiną dla Berety jest szczerbina Nowaka. Nazwy umieszczę pod filmem, żebyście mogli łatwo odnaleźć, jeżeli Was to interesuje. Z tego względu, że jest fajnie zgrana z oryginalną muszką, ma taką osłonę zewnętrzną nad tymi kropkami, która niweluje refleksy świetne, także z boku to jest dość rzadkie i dzięki temu można bardzo fajnie strzelać. Mam też w pełni regulowaną szczerbinę LPA, jednak Preferuje tą. to jest po prostu z fabryczną muszką zaciasna. Niewygodnie się z jej strzela, ponieważ jest dość płytka. Tutaj mamy fajną szczerbinę. Możemy postrzelać, popróbować trochę strzelać, e, zarówno precyzyjnie, na ile takie przyrządy pozwalają, jak i e, popróbować sobie taki strzelań praktyczną obram. Druga opcja, e, tutaj akurat na rugerze LC9, czyli kolejny raz mamy przyrządy celownicze z układem trzech białych kropek jedna na muszce, dwie na szczerbinie z tym, że to już są takie typowe przyrządy celownicze o niskim profilu Snack Fridge, gdzie zarówno muszka i szczerbina jest wykonana w ten sposób żeby nie haczyć o ubranie, kiedy dobywamy pistolet spod niego, gdzie jest wewnętrznej kabury dość minimalistyczne przyrządy celownicze ale sam pistolet też, ponieważ ma naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli miniaturową lufę. Służy do określonych zastosowań, jednorzędowy magazynek, więc nie wymagajmy tutaj precyzyjnych przyrządów. Te, które są w zupełności wystarczą do zastosowań, do jakich ten pistolet jest przeznaczony. Beretta APX. Wymieniona jest tutaj szczerbina naregulowaną. Tutaj akurat mamy szczerbinę LPA bez punktów świetlnych. Natomiast dość ciekawa jest muszka. Muszka na tym pistolecie jest dość szeroka i ma ogromną białą kropkę. Pokażę Wam to potem na zbliżeniach. Ogromną białą kropkę w porównaniu z tradycyjną. Minus jest taki, że na początku wydaje się, że ta kropka jest po prostu gigantyczna, przez co sama muszka także i pierwsze co chcemy zrobić, to wymienić, bo przecież tym się nie da precyzyjnie strzelać. Kiepsko mi się strzelało z fabryczną szczerbiną, z tego względu, że jest ona bardzo szeroko wycięta. Sama muszka nie jest taka wielka, natomiast ogromna na tej muszce jest kropka. Sięga praktycznie zarówno od boku do boku, jak i do górnej krawędzi muszki. Co to daje? No przede wszystkim to, że pomimo, że nie mamy tu światłowodu, czyli nie my jesteśmy nagrażeni na to, że uszkodzimy go podczas jakiegoś działania, ale mamy ogromny, bardzo przyciągający wzrok punkt celowniczy. To jest bardzo fajne. Plusem jest jeszcze to, że ten punkt sięga równo praktycznie do górnej krawędzi muszki, więc nie ma tego co zazwyczaj jest systemem, kiedy mamy kropkę albo światłowód, że próbujemy przewyższyć muszkę w szczelinie, bo skupiamy się na punkcie, a nie na górnej krawędzi muszki. Tutaj, praktycznie, czy skupiamy się na górnej krawędzi punktu tego białego, czy na górnej krawędzi muszki, równamy równą muszkę ze szczeliną. i to jest super. Ta szczerbina, jeżeli chodzi o LPA e, przeznaczona dla berety APX, można ją kupić w sklepie internetowym e, berety. Jest o tyle fajna, że jest naprawdę bardzo wytrzymała. Składa się jakby z takiego zewnętrznego korpusu i w środku jest dopiero e, prawdziwa szczerbina. Dzięki temu naprawdę można przeładowywać o tą szczerbinę o buty, o pas, nic złego się nie dzieje, nie tracimy nastawu, także pomimo, że mamy regulowaną szczerbinę, która w zasadzie w pistoletach bojowych no ma niewielką rację bytu to w tym wypadku to naprawdę działa i jest ciężkie do uszkodzenia Profil typowo sportowy czyli wąska, światłowodowa muszka i do tego w pełni regulowana szczerbina w pionie i w poziomie, po raz kolejny mamy tutaj LPA przyrządy celownicze bardzo wygodnie się z tego składa, tutaj już, jak widzicie, światłowód jest trochę niżej umieszczony względem górnej krawędzi muszki i trzeba na to zwrócić uwagę, żeby nie przewyższać. Fajne przyrządy, praktycznie taki basic, jeżeli chodzi o dynamikę. Ślepe załóki i inne rozwiązania. Eee, Okej, okay. na temat glocka e, można powiedzieć bardzo dużo. Przede wszystkim to, że fabryczne przyrządy celownicze, czyli polimerowa muszka i średnia, do niezbyt wielu rzeczy się nadają. Przede wszystkim dlatego, że niszczą się praktycznie od każdego uderzenia o jakąś powierzchnię, więc wielu strzelców na dzień dobry w swoich glockach wymienia te przyrządy. Jeżeli chodzi o rozwiązania, jest ich na rynku Multum. Z tego względu, że no, Glock jest bardzo popularną bronią, więc wszyscy produkują swoje jakieś rozwiązania. Jeżeli chodzi o dynamikę, to najlepszym zestawem przyrządów celowniczych dla mnie, dla Glocka, to jest zestaw muszki i szczerbiny Dave Sevini Competition. Bardzo fajne są też zestawy Warren Tactical. Jeżeli będziecie chcieli, sobie spróbować naprawdę serdecznie polecam. Mamy muszkę z, z kośną z tyłu, z seracjami, czyli z tymi żłobieniami poprzecznymi dla niwelowania efektów odbłysków światła. Światłowód umieszczony bardzo wysoko, cienka muszka, bardzo wysoko umieszczony światłowód, mamy do wyboru światłowody albo czerwone, albo zielone, sami sobie możemy wymienić, także super. I do tego oczywiście szczerbina bez żadnych punktów, Świetnych, czarna szczerbina, dość szeroka, żeby można było szybko ten obraz przyrządów celowniczych zgrać. Są także muszki, akurat tutaj nie do bloka, ale na które trzeba uważać. Przede wszystkim to są te wszystkie muszki światłowodowe cienkie. Tutaj akurat mamy z jednej strony LPA, z drugiej strony mamy High Jak widzicie, High został uszkodzony przez niewłaściwe zamontowanie. Jeżeli nie macie takiego typowego przyrządu i madełka do montażu muszki i próbujecie na przykład to zrobić przyrządem takim uniwersalnym do szczerbień pistoletowych, może się okazać, że ta muszka tego nie wytrzyma, wygnie się, bądź złamie. W przypadku HiVisa została po którymś tam montażu wygięta. W przypadku LPA jedną taką muszkę, to akurat jest muszka do Berety APX, złamałem. Na szczęście sklep Berety jest pod tym względem obsługi dla klienta Rewelacyjny wysłali mi bez pytań po prostu zapasową muszkę. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania, tutaj mamy na przykład przyrządy celownicze typu String. Z przodu mamy tradycyjną muszkę, z tyłu mamy pierścień celowniczy. Skąd to się w ogóle wzięło? Wzięło się to z karabinków. W karabinkach czasami mamy muszkę, i z tyłu mamy pierścień, i ten pierścień w momencie, kiedy zbliża się mocno do oka, Praktycznie całkowicie się rozmazuje. Zostaje tylko taki cień, który, właśnie ten cień się nazywa ghost i w tym cieniu, wewnątrz tego cienia, tej średnicy, łapiemy tego okręgu, łapiemy obraz muszki. Nasz mózg jest bardzo fajnie przyzwyczajony do tego, żeby złapać punkt w centrum okręgu. Radzimy sobie z tym bez problemu podświadomie stąd cała idea. Natomiast przeniesienie na tego na pistolet jest już trochę problematyczne. Dlaczego problematyczne? Dlatego, że tutaj mamy ten pierścień znacznie dalej od oka i on się nie rozmywa, pozostaje dalej pierścieniem. Jeżeli mamy jeszcze takie wkładki tutaj fluorescencyjne, jak w tym wypadku pomarańczowe, to szczerbina, czyli ten pierścień, zaczyna mocno skupiać nasz wzrok. W związku z tym trochę trudniej jest skupić się na muszce, szczególnie jeżeli w muszce zamiast światłowodu mamy. Ampułkę trytową, czyli ta muszka nie jest mocno ani pomarańczowa, ani zielona. Jak to teraz wszystko działa? Ghosting jest fajny do pewnych zastosowań, ponieważ na bardzo bliskim dystansie jest ekstremalnie szybki. Natomiast uzyskać z tego typu przyrządów celowniczych precyzję na dystansie powyżej 15 metrów jest już naprawdę trudno. Więc, pomimo tego, że te przyrządy są zakazane w wielu klasach strzelań dynamicznych, w związku z ich jakąś tam, nie wiem, legendą, która się stworzyła wokół, zastosowanie jest bardzo nieliczne. Pamiętajcie o jednym: jeżeli mówimy o takich przyrządach typowo bojowych, to muszka na dystansie 15 metrów nie powinna zasłaniać głowy. Są teraz różne przyrządy trybu, na przykład Truglo TFXy, które mają i ampułki trytowe, i światłowód z przodu, że działają fajnie i w dzień, i w nocy, i w ogóle. Rewelacja, ale im więcej tego typu bajerów, tym dłuższa jest muszka i tym szersza jest muszka. I co to powoduje? Po pierwsze skraca nam linię celowania, co w pistoletach, szczególnie kompaktowych, na które wiele osób zakłada, tego typu rozwiązania jest dość bezsensowne, ponieważ mocno skracacie sobie linię celowania, która i tak jest krótka. A po drugie, czy naprawdę są Wam koniecznie te tryty potrzebne do czegokolwiek? Ok, chcecie, róbcie. Jeżeli chodzi o szczerbinę, czy regulowana, czy nieregulowana, to już wasza indywidualna kwestia. Jedni wolą rozwiązania te typu snack free, czyli taką szczerbinę nieczepliwą. Jeszcze jedno fatalne rozwiązanie, które, o którym zapomniałem Wam powiedzieć. Które jest w pistolecie, to są przyrządy hemoluminescencyjne, tak? tak jak w przypadku e, Heckler Koch SFP-9. Co to w ogóle jest i jak to działa, nie? Mam już w tej chwili SFP-9, sprzedałem swój egzemplarz, ale mamy tam, tak jak na przykład figurki znaczy, które naświetla się światłem i one świecą w ciemności, tak? Na tej zasadzie działają punkty świetlne jeżeli chodzi o muszkę i jako że ten pistolet został stworzony też z myślą o tym, żeby wyposażyć na przykład w niego e, policję. Policja w Niemczech korzysta z SFP 9, to jest to dodatkowo bez sensu. Dlaczego? E, wyszło to bardzo przypadkowo, miałem kaburę, akurat to była serpa, w której trzymałem ten pistolet, chodziłem sobie po strzelnicy, zrobiło się ciemno, wyjąłem. E, Pistolet z kabury, i to się okazało? Szczerbina, która była na zewnątrz i była cały czas naświetlana, pięknie świeciła, natomiast muszka, która była w kaburze i nie, było, nie miała kontaktu z tym światłem słonecznym, była zupełnie ciemna, więc nie miałem możliwości żadnej, żeby skupić się po pierwsze na muszce i w ogóle sensownie zgrać przyrządy celownicze. Także to już jest chyba najgorszy model przyrządów celowniczych, o jakim można sobie pomyśleć. Nie wiem, kto i co miał na myśli, tworząc tego typu rozwiązanie. Wiem, że jest to związane chyba z jakimiś regulacjami prawnymi w Niemczech, między innymi dlatego, że nie wolno tam też używać laserów i inne takie wynalazki. Natomiast rozwiązanie, jak dla mnie, zupełnie chybiome. To, co wybierzecie dla swojego pistoletu, to jest wasza indywidualna sprawa. Ten materiał miał na celu jedynie naprowadzić was na pewne trendy i rozwiązania, i wskazać wam, co Działa w jakim zakresie i co może być lepsze albo gorsze, jeżeli chodzi o wasz rodzaj aktywności strzeleckiej? Co z tym zrobicie, oczywiście, wasza indywidualna sprawa. Bardzo jestem ciekaw waszych opinii. Także, proszę, zostawcie swój komentarz pod spodem. Dzięki wielkie podziękowania dla sponsorów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.